Poranek Radia TOK FM. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No ten głos państwo już świetnie znają, przynajmniej od poniedziałku. Jacek Rostowski, minister finansów. Niech pan mi odpowie na pytanie, w jaką stronę się potoczy spór rządu z profesorem Leszkiem Balcerowiczem? Spór profesora Leszka Balcerowicza z rządem. Rząd próbuje, myślę, że nie z najgorszym sukcesem, rządzić krajem, więc mimo, że ważne jest oczywiście odnosić się do wszystkich głosów krytycznych i myślę, że fakt, że ta debata, która miała miejsce przedwczoraj wieczór w telewizji, miała miejsce, było bardzo dobrym zwiastunem poprawy debaty publicznej. Zresztą bardzo uderzające było, że nikt z opozycji nie pojawił się jako taki oponent rządu w tej sprawie. Opozycja, wydaje się, nie jest w stanie z rządem na tematy ekonomiczne, które są najważniejszymi tematami dla Polaków, rozmawiać. No, ale tak naprawdę to będzie zależało od Leszka Balcerowicza. My musimy rządzić. Mamy bardzo ciężki rok przed nami. Będziemy w tym roku i w przyszłym liderami, jeśli chodzi o konsolidację finansów publicznych. To jeszcze wymaga kilka dodatkowych ustaw. Będziemy mieli prezydencję. Więc to tak trochę mało czasu, żeby cały czas z Leszkiem Balcerowiczem rozmawiać. Z całą pewnością. Natomiast wydaje się, że ja pozwolę sobie na taką intuicję redaktorską. Otóż spór ekonomiczny jest bardzo ważny dla Polaków, ale spór, aby był naprawdę popularny, musi zawierać jeszcze taką dawkę ludzkiego wymiaru. I ten ludzki wymiar się pojawił. Leszek Balcerowicz daje wyraz, również tutaj wczoraj w tym studiu, siedząc na pana miejscu, dawał wyraz, no jednak takim sercowym już kłopotom. Jak dawał do zrozumienia, jak właściwie można mówić do mnie, Leszku, skoro się umawiamy na panie profesorze. No, nigdy się tak nie umówiliśmy. Rejestruję tylko pewne wypowiedzi. No, ale ja chciałbym, żeby było już bardzo jasne, jasno powiedziane, że nigdy takiej umowy nie było. No, to zostało powiedziane, ale to jest woda na mój młyn. Jest wreszcie spór, który naprawdę każdy może zrozumieć. To nie są to procenty, czy promile. Czy ktoś się umówił na to, że mówi Leszku, czy kto mówi panie prawdę, premierze? Kto mówi nieprawdę. A, no to w to tym już jest przypadku bardzo prosty to spór. Jest bardzo prosty spór. Mhm. Z całą pewnością, gdybym rozmawiał z profesorem Balcerowiczem, powiedziałby to samo. To jest bardzo prosty spór, ja mówię prawdę. No, wie pan, musiała być jakaś rozmowa na ten temat przecież. To ze mną Leszek Balcerowicz nigdy nie rozmawiał. Jego współpracownicy rozmawiali z moim współpracownikiem Szymonem Milczanowskim, który się mnie zapytał, czy się zgadzam na taką formułę, i powiedziałem, że nie zgadzam się na taką formułę, żebyśmy do siebie, panie profesorze, panie ministrze, panie premierze, mówili. I to z bardzo prostej przyczyny, bo uważałem, że jeden z walorów tej debaty będzie to, żeby widzowie widzieli, że ludzie, którzy w fundamentalny sposób, w fundamentalnych sprawach się nie zgadzają, ale którzy się znają od 30 lat, od 30 lat się cenią i się lubią, mogą debatować w tych sprawach w bardzo taki przyjazny sposób, skoro od 30 lat są przyjaciółmi. I myślałem, że to też jest taka dodatkowa wartość. Myślę, że w debatach w mediach często w Polsce no troszkę niepotrzebnie się puszymy. Powiem panu, jak to wyglądało z punktu widzenia zwykłego odbiorcy, czyli mnie. Minister Jacek Rostowski traktuje protekcjonalnie ojca polskich reform. Co mogę powiedzieć? Bardzo żałuję, jeśli pan to tak odebrał. Ja rozmawiałem z, jak mówię, kolegą, przyjacielem, którego znam i cenię od 30 lat, z którym zawsze się... Znaczy nie zawsze, wprost przeciwnie. W większości rzeczy się zgadzałem, ale w wielu sprawach się nie zgadzałem.
I wtedy z nim mówiłem właśnie w taki sposób. Wtedy, kiedy był wicepremierem, a ja byłem tylko jego doradcą, to też tak rozmawialiśmy. Więc wydaje mi się, że to byłby kompletny absurd, jakaś taka fałszywa sztywność. I oczywiście nikt Leszkowi Balcerowiczowi nie może zabrać to, że jest ojcem polskich reform. Ale także też nikt nie może zmienić faktu, i myślę, że coraz więcej ludzi do tego dochodzi i zaczyna to rozumieć, że w tym przypadku popełnia poważny błąd analityczny, nie rozumiejąc także, czy nie chcąc się przyznawać do błędu, który popełniono, konstruując ten nowy system emerytalny w 1998 roku. Tylko w jednej części, jednej piątej tego całego systemu, no ale jednak. Ja tutaj pozwolę sobie wcielić się w rolę adwokatus diaboli, no w tym wypadku adwokatus Balcerowiczus. Balcerowicz jednak to nie diabeł. To prawda, ale ten adwokat diabła to też nie jest naprawdę adwokat diabła, tylko ten najbardziej szlachetny z kardynałów, który prawie że przewodzi procesom beatyfikacyjnym. Więc powiedzmy metaforę wielopiętrowa, prawie tak skomplikowana jak debata Balcerowicz-Rostowski na temat OFE. Wydaje się, że tam był taki też jeden z prostych momentów tego sporu. Nie tylko poniedziałkowego, ale wielotygodniowego. Dotyczy tego kupowania obligacji, które dokładnie pan regularnie od stycznia przynajmniej określa już bardzo grubymi wyrazy, jak powiedzmy rak, czyli no w ogóle... Nie, przepraszam. Prawie, że nieszczęście. Balcerowicz tego bardzo broni. I mało tego, twierdzi, że on broni na podstawie dostępnego doświadczenia i literatury ekonomicznej. Mhm. Pan zaś broni na podstawie nieznanych przesłanek. Przepraszam, to jest oczywiście zupełnie nieprawda. Jeśli chodzi o ogólne wątpliwości co do systemów kapitałowych, to istnieje oczywiście obfita literatura. Jakąś część tej literatury przesłałem mu wtedy, kiedy napisałem do niego. Tam były artykuły dwóch noblistów. Peter Diamond, który pisał razem z Nicholasem Barrem, i Joseph Stiglitz, który pisał razem z Peter Orszagiem, który jest dzisiaj szefem Biura Budżetu Stanów Zjednoczonych. Był także artykuł bardzo znakomitego znawcy systemów emerytalnych, profesora Kotlikowa. I wszystkie te osoby uważają, że systemy kapitałowe jako takie mają problemy. My nie mówimy, że system kapitałowy jako taki, w ogóle cały system OFE jest niepotrzebny. Zresztą ta literatura to jest tylko kilka przykładów z obfitej literatury, a literatura, która udowadnia, czy próbuje udowodnić, że te systemy mają jakieś bardzo dobre skutki dla wzrostu gospodarczego, to tak naprawdę składa się z kilku artykułów osób jednak dużo mniej znanych niż te, o których mówię, właśnie mówiłem. I Balcerowicz nie zna tej literatury, o której pan teraz mówi, a nie chciał pan już poniedziałek powiedzieć, bo to było tak ewidentne. Ja ewidentnie znam tą literaturę, bo część tych artykułów jemu przesłałem. Ja znam tą literaturę, o której on mówi, i myślę, że oczywiście moglibyśmy pójść na seminarium, dyskutować, jakie są słabości artykułu Korbo i Schmidt-Hebel, który próbuje wykazać, że jest tam jakiś skutek pozytywny dla wzrostu w Chile. Zresztą w Chile oczywiście zupełnie inna sytuacja, cały fundusz finansowany z miedzi. Ale wróćmy do kwestii zasadniczej. Kwestia zasadnicza, czy ma sens dla Polski, żebyśmy przekazywali składkę, tak, część składki do OFE, po to, aby OFE z powrotem nam pożyczały te pieniądze na wypłatę bieżących emerytur, po drodze drastycznie zwiększając zadłużenie Polski. I ta część tego systemu nie jest opisywana w żadnych artykułach, po prostu dlatego, że nie jest to
coś, co jest bardzo szeroko jakby rozpowszechnione jako system, ale gdzie w sytuacji, w której także istnieje nasz zrównoważony pierwszy filar w ZUS-ie, czyli nasz bezpieczny, ale także bezpieczny w przyszłości, we wszystkich momentach przyszłości, bez dziury, nowy system emerytalny w ZUS-ie. I dlatego to pytanie jest, można po prostu na to pytanie odpowiedzieć na zasadzie zdrowego rozsądku. Ja panu dam taki przykład. No, nie ma literatury naukowej, światowej, która udowadniałaby, że jak ktoś bije głową o ścianę, to będzie go głowa bolała. Ja takiej literatury nie znam. No więc może na skutek tego wywodu Leszka Balcerowicza powinienem się zastanowić nad tym, czy nie walić głową o ścianę, bo może to będzie przyjemne. Sytuacja jest bardzo prosta i zdroworozsądkowa. Przekazujemy część składki do OFE po to, aby OFE nam z powrotem te pieniądze pożyczała na wypłatę bieżących emerytur i to zwiększa dług publiczny. I ten dług publiczny jest bez wątpienia, ten dług publiczny w żaden sposób nie przyczynia się do rozwoju Polski. Wprost przeciwnie, Leszek Balcerowicz przecież po to wywiesił ten licznik w centrum Warszawy, który pokazuje, ile tego długu publicznego jest, aby pokazać, że ten dług publiczny jest kulą u nogi polskiej gospodarki. Kiedyś zapowiadał pan, że Polska będzie w 2015 bodaj roku piątym krajem w Europie w dobrej tabeli mających najmniejszy dług publiczny. No i oczywiście, się marzenie, ale, czy tak będzie za znaczy, ja lata. Myślę, że jest na pewno, to jest na pewno nasz cel. Ale także dlatego, także będziemy mogli to osiągnąć dzięki tej ustawie, która właśnie kończy z tym absurdalnym procederem, który polega na tym właśnie, że sami sobie jako społeczeństwo pożyczamy pieniądze, które jeszcze w dodatku są zaliczane jako dług publiczny i powodują, że inwestorzy gorzej na nas patrzą niż na taki kraj jak Czechy, który w zasadzie, jakby raz odliczyć te pieniądze, ten dług wynikający z OFE, mają taki sam dług jak Polska. Więc myślę, że ja trzy razy zadałem Leszkowi to pytanie i tak naprawdę, i też mu powiedziałem tak, jako minister finansów, przecież wiesz, że co do zasady, ten, który proponuje wydatek, musi go uzasadnić. Tak. Ciężar dowodu leży po stronie tego, który chce pieniądze publiczne wydawać, a nie tego, który nie chce ich wydawać. Więc proszę wytłumacz mi, na czym polega, skąd się bierze, na czym polega korzyść dla Polski i dla rozwoju Polski wynikająca z tego absurdalnego, z tej absurdalnej karuzeli długu. Trzy razy to pytanie zadałem podczas debaty, nie dostałem tej odpowiedzi. Dzisiaj czwarty raz zadam to pytanie i no myślę, że no prędzej czy później jakąś odpowiedź dostanę. No, profesor... Albo nie, raczej nie, bo trudno sobie wyobrazić, polecam, jak można polecam by sensowi. Też lekturę dzisiaj Gazecie Wyborczej tekstu Leszka Balcerowicza, odpowiedź na pana list. No, Balcerowicz twardo jednak podtrzymuje tezę, że inwestowanie w obligacje skarbowe jest bez sensu, nie zostało udowodnione ale przyjęte proszę, naukowe przepraszam, ale proszę. To jest kompletne mylenie sytuacji, w której inwestor indywidualny albo jakiś fundusz mają alokować pieniądze z własnych oszczędności. I oni wtedy mogą inwestować w akcje, mogą inwestować w obligacje i to oczywiście ma absolutnie sens i to jest zupełnie bezsporne. Ale to, o czym my mówimy, to nie ma z tym nic do czynienia. To ma do czynienia z faktem, że mamy olbrzymią wyrwę w ZUS-ie, bo przekazujemy pieniądze do OFE. Przedtem tej wyrwy nie było. Te pieniądze szły na opłacanie składek i tylko z tego powodu ten dług się tworzy. I OFE nam z powrotem te pieniądze pożyczają, abyśmy te składki wypłacali. Gdybyśmy byli w 98 roku podwyższyli składkę, żeby przekazywać te pieniądze do OFE,
to wtedy tego długu by nie było, wtedy tej wyrwy by nie było, wtedy mogliby oczywiście ci ludzie, te OFE, inwestować w obligacje zupełnie sensownie. Tylko pytanie jest, czy miałoby, czy byłby to dobry pomysł podwyższać składkę emerytalną, tak naprawdę parapodatek, po to, aby właśnie podwyższać parapodatek, podwyższać składkę, która zniechęca ludzi do pracy. Więc nawet w takiej sytuacji nie byłoby to bardzo sensowne, ale chociażby nie mielibyśmy tej absurdalnej karuzeli długu. I tylko powiedziałbym jedno ostatnie słowo. Leszek Balcerowicz mówi, że to są pieniądze należące do ludzi, że to są oszczędności ludzi. Ale jednak w debacie ze mną mówił, że to nie jest absurdalny wydatek budżetu państwa. Czyli nareszcie zrozumiał, że jednak jest to wydatek budżetu państwa. I myślę, że to pokazuje, że powolutku, choć powolutku, pewien postęp następuje w zrozumieniu tej sprawy reforma, z jego strony. Pierwsza reforma od 1989 roku, która pokazuje, że warto ograniczyć prywatny sektor, a wzmocnić państwowy. Ale to jest pseudoprywatny sektor. Pan bardzo dobrze wie, bo to są pieniądze ze składek, z daniny, z pseudopodatku. Nie są to prawdziwe oszczędności. My wprowadzamy zachętę do prawdziwych prywatnych oszczędności w tej nowej ustawie. Ludzie będą mogli odpisywać od bazy podatkowej to, co będą przekazywali do funduszy. I to będą prawdziwe oszczędności. Panie ministrze, różnią prawdziwe oszczędności od pseudooszczędności Leszka Balcerowicza. Czy państwo widzieli, jak minister Rostowski palcem na mnie kiwa, to byście zrozumieli, że jednak pana, bywa nie troszkę protekcjonalnie. Nie na pana, nie. Tutaj, do mnie można mówić Janek, nie, żeby było jasne. Ja się nie obrażam. A pan też Jackiem jest, tak? Nie. A pan? Nie, ja tak. Proszę pana, czyli tak, prywatne się obroni mimo reform Rostowskiego. Prawdziwe prywatne się obroni. Pseudoprywatne nie ma sensu. Jest to coś, co kiedyś nazywano, to wymyślił Oskar Lange, socjalizmem rynkowym. Jest to zgubna tradycja naszej tradycji teorii ekonomii. I Leszek się w to wpisuje. Prywatne Radio Tok FM ma jednak teraz czas na informacje, więc musimy ustąpić przed prywatnym. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.